Siemanko, z tej strony Black Heroes, a to jest już dziewiąty i zarazem ostatni odcinek z Call of Duty WoW 2 z kampanii. Także przed wami misja zasadzka i lecimy już do samego końca. Także 3, 2, 1, zaczynamy. Wasa pyta. Czego on chce? Wasa pyta. Masz. Kurwa mać, co ty robisz, Wasa? Wystarczy, sierżancie! Że co? Co? Tak wystarczy? Wystarczy ci? Tak, wystarczy! Kurwi synu. Sierżancie! Ej, nie mieszaj się w to! Hej! Stój! Mich schießen! Szkoda naboi! Daniels! Głupi szwab. Po coś wiał? Co tam ukrywasz? Skurwiel przemycał fanty. Dawaj to. Co tu kurwa piszą? To są rozkazy podłożenia ładunków pod most w Remagen. Miny będą ładowane na fury 5 mil na północ stąd. O ile dobrze rozumiem, tutaj chodzi o ostatni most na Renie. No kto by pomyślał, Frycu? Ciężarówki z materiałami wybuchowymi zaraz tu będą. Nie mogą przedostać się do Renu. Pearson kazał nam zablokować drogę, zwalając te drzewa. Gdzie jest Pearson? Teraz pewnie chowa się gdzieś z detonatorem. I łyskaczem. Wiesz, co prowadzi do pijaństwa? Hipotermia. No to musimy się ruszać. Styles, idziesz z Pearsonem. Jak zwykle. Daniels, Zussman, pomóżcie mi podłożyć ostatni ładunek. Potem zasadzimy się na ciężarówkę. No to idziemy. Jasne. Dobrze, że znaleźliśmy te dokumenty, nie? O krok bliżej do Renu. Dyszymy Adolfowi w kark. Musimy tylko powstrzymać ciężarówki. Zajmę się. Patrz, czy transport nie nadjeżdża trochę. To nasz sygnał. Ciężarówki są w drodze. Ciężarówki nazistów na drodze. Howard, chodź tu. Jeszcze nie. Czekajcie, aż wjadą w pułapkę. Szkopów czeka przykra niespodzianka. Czemu ja walę do swoich? Ja nie wiem, po prostu człowiek wali na pałę i... Leżeć.
Aiela, przygotuj ją do drogi! Howard, weź ludzi o czystę! No i dobra, teraz dalsza część miś na to, co wygląda. Miniemy bramę dokładnie o godzinie 3. Znajdź wysokie stanowisko i osłanie na żałatach, żebyśmy mogli rozwalić ciężarówki. Z łaski swojej spróbuj nie strzelać do naszych. Ja nie strzelam do naszych, ja nie wiem, o co ci chodzi tak naprawdę. Musimy wśliznąć się do bazy. Musimy wśliznąć się do bazy. Idę za tobą. Teraz do punktu obserwacyjnego przy bramie. Oho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 , powiem wam, że nie zdzierżę tej misji. Nie lubię kurna misji w tej grze, gdzie musisz się gdzieś skraść, żeby coś się gdzieś się wrzucić. Nie zdzierżam tego po prostu, no nie zdzierżam. Się skraść tam, żeby się... Użyj pistoletu z tłumikiem, bo narobisz hałasu. Teraz do punktu obserwacyjnego przebranie. Więc coś to jest niemożliwe, żebym tak... No dobra, no. Sobie to po prostu więcej postrzelamy i tyle. Nie tylko trzeba się modlić, żeby się amunicja nie skończyła. Będziemy mieli stanowisko strzeleckie. Trzeba ich po prostu powybawiać na razie, bo wybijać, bo inaczej nie będzie. Musimy dostać się na wysokość.
to spokojnie, podejdziemy na pewno. Przebijemy, to się przebijemy. No po cichu albo na głośno, ale się przebijemy na pewno. Aby to już się chowają. Kurde, jest was tylu, a dwóch żołnierzy nie potraficie zabić. Choć będziemy mieli zaraz te stanowisko strzeleckie, uspokój się, gościu. Idę ci do niego przecież. Możemy wejść na stację radarową i stamtąd strzelać. No taki mamy generalnie plan. Poprawiaj, przygotujmy się! Apteczka gotowa! Sprawdź teren, szukaj zero! Dobra. Pierso zbliża się do ciężarówki! Granat! Musimy ją zatrzymać! Strzelaj do kierowcy! Niemieccy oficerowie! Pierwsze piętro, balkon! Mam go! Apteczka! Wychodzili Pearsona! Pomóż mu dotrzeć do ładunku! Woli mi się kończy amunicja. Pearson przy pierwszej ciężarówce! Gotowa apteczka dla ciebie! Zniszczyłem ciężarówkę na ciebie! Przenosimy się na kolejną pozycję za mną! Szukam sobie drugi. Nasi są na prawo! Pearson chce, żebyśmy weszli na wieżę i stamtąd wsparli go ogniem! Apteczka gotowa! Musimy brać na
No, mówiłem, że musimy zająć, że mówisz któryś raz już, gościu. Wszystko w porządku? Nie jest tak źle! Dobra, nie, jednak tamten karabin był lepszy. Jezu, 8 pocisków mam tylko. O. Teraz wreszcie już. Głębokiej dupy. Mam już swój ulubiony karabinek, teraz wybiję. Jezus Chrystus, co tu się dzieje w tej dyskusji? To jest masakra jedna wielka. Słabo. Żydowscy jeńcy nie mają łatwego życia. Nie bój się, będzie dobrze. Trzymaj się! Mało brakowało. W porządku? Złapali Zusmana. Przykro mi, ale musimy zniszczyć ostatnią ciężarówkę. Nie! Nie, nic nie idzie! Porwali Zusmana! Najpierw misja! Nie zostawię go! Nie mogę zgubić tego wozu! Czemu oni w kółku wręczą? Leci! Pierwsza z drogi! Tego wozu.
to, żebym się wydupcył. No i zostaliśmy trafieni, no i ładnie się dzieje. Nie wykonałeś rozkazu dowódcy. No to wyślij mnie pod sąd. Będzie dobrze. No, zobaczymy jak to będzie, co i jak się okaże zaraz. Dwanaście godzin później, Bad Orb, Niemcy. Bad Orb, bardziej jakby to po niemiecku powiedzieć. Bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Verschwitzte Blöcke. Już. Szukają Żydów. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Jesteśmy Amerykanami, kropka. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! No to ładnie. Zussmana pojmano 8 tygodni temu. Staram się nie tracić nadziei. Sir, czy znaleźli Zussmana? Chciałbym, żeby tak było. Pearsona nie obchodzi Zussman. Zupełnie jak jego pluton w Kasserine. Przełęcz Kasserine? Mylisz się, żołnierzu. Pearson dostał rozkaz do odwrotu, ale część jego ludzi odcięto na przełęczy. Nie chciał ich zostawić na pastwę wroga. Jednak stracił więcej, próbując ich ratować. To go zmieniło. Ale niech cię już Pearson nie trapi. Płyniesz do domu. Czy czeka mnie sąd wojenny, ser? Ukaranie żołnierza, który zaoszczędził nam miesięcy ciężkich walk, nie byłoby dobre dla morale. O tak, rozkazy, które znalazłeś przy tym więźniu, pomogły nam zlokalizować ostatni most na Renie. Szykują ci już brązową gwiazdę. Prawdziwy z ciebie bohater.
Witaj w domu, Red. Od tej pory nie będę cię spuszczała z oczu, rozumiemy się, Plutonowy? Tak, przepani. Wszystko gra, Red? Gadamy czy polujemy, co? Powinieneś być dumny. Pokonałeś swój własny strach. Poradziłeś sobie z nim, wiesz? To cudowne uczucie, prawda? Przełazisz przez piekło i wychodzisz jako bohater. Red. Red. Prawdziwy z ciebie bohater. Do samego końca? Do końca. No to do końca, jak do końca, to do końca. Zwolnili mnie ze służby. Gorsze jest to, że szkopy złapały Zussmana. Ale ja się nie poddam. Znajdę go, a powrót poczeka. No to przed nami została ostatnia misja. Misja pod tytułem Ren. I nią kończymy całą kampanię, także... Marzec bardzo. 45. Z 9. pancerną i 99. mamy zająć most. Jak się przedrzemy, to opór niemiecki załamie tak się. Jedziemy. Pragnę być przy Hazel, przy narodzinach naszego dziecka. Ale muszę przekonać Pearsona, żeby dał mi walczyć. Muszę odnaleźć Zussmana. Wiem, że on by mnie ratował. Jeżeli nie wrócę do domu, to czuwaj nad nimi, bracie. Okolice Remagen, 6 marca, 45 rok. Wow, wow. A co ty tu robisz? A jak myślisz? Ryzykujesz. Ej, ja bym tam nie właził. Pearson dawał wgaźnik. Dzięki za cynk. No kurwa, jaja sobie robisz. Nie zostawię Zussmana na pastwę. Pozwierzaj się kapelanowi. Tu nie ma miejsca dla gnoja, który nie wypełnia rozkazów. Postąpił pan wbrew rozkazom i nie zostawił swoich ludzi w Kasserin. Co żeś kurwa powiedział? Słyszał pan. Wypierdalaj, póki jeszcze możesz. Davis mi mówił, to nie twoja wina. Próbowałeś tylko ocalić swój pluton. Spieprzaj! Spieprzaj! Nigdzie się nie wybieram! Spieprzaj, mówię! Nóż, kurwa! Miałem rozkaz się wycofać. Ale ja po prostu chciałem się popisać. Powiedziałem ludziom, że utrzymamy przełęcz do przebycia posiłków. Ale te nie nadeszły. Nigdy nie nadeszły. Pewnie masz rację. Skazałem ich na śmierć. Teraz idź. Bez plutonu nie idę. Wydaje ci się, że masz jaja. Spróbuj skupić się na zadaniu, gdy dookoła każdego dnia twoi ludzie padają jak muchy. Turner nigdy nie poddałby się! Nie żyje! Niech jego ofiara coś znaczy! Żadna ofiara zbyt wielka! Co ty wiesz o poświęceniu? Nic! Nic, a to? Zwolnienie z honorami podpisane przez Davisa. Mój bilet do domu. Tam mogłem mieć wszystko. Powitanie godne bohatera. Nawet brązową gwiazdę.
ale mam tu jeszcze zadanie. Ciebie chyba pojebało. I to jeszcze jak. Dobra, do szeregu. Sierżancie? Do szeregu, mówię, kurwa. Jeśli chcesz wrócić, to teraz. Nie waż mi się włazić w drogę. Widzę, że rodzina w komplecie. No jak? Nie cała. Prawie cała. Weźmy ten most i znajdźmy naszego brata. To jest plutonowe. Jeśli Zussman żyje, to po drugiej stronie. Musimy tylko zająć most. Tylko albo aże zająć most, tak naprawdę w sumie. No dobra, oto i on! Ostatni most na Renie! Przeprawimy konwój i jesteśmy u Fryca. I po zamiatach. Wszystko albo nic. To tutaj zmierzaliśmy. Dobra! Za mną, ruchy! No i się zaczęło. Dostałeś drugą szansę! Nie zawiodę. Ruchy. Ren. Ja zasłaniał przy podejściu do mostu! Ruszajmy! Ogień krzyżowy! Wprost drogi! Przebijamy się. Idę na most za czołgiem. Pal, pal, gnój. Pal. Daniel, zajęło zabezpieczyć górne piętro. Pal i nawet się nie zastanawiaj. Poszukam apteczki, może znajdę jakąś. Po schodach, już! No to ci wchodzę, spokojnie, nie bój szaby, gościu. Apteczki, nic. Tu chyba coś jest. A już dostaniemy dwie. Nagle on cztery w sumie, czyli spoko. U nas czysto!
Amerikaner. Ich flehe euch an. Kern meine Beine. Ich... Gdzie tu się złazi? Moment. A. Nie. Się zagubił? A. Tu. Szwaby wysadzą ten most. Musimy ich... No to zatrzymamy, no po to tu jesteśmy. Rzucają co mają. Dajcie nam trochę czasu. Zajmiemy się ładunkami. Pójdę na szpicy, a Daniels i Stiles osłonią saperów. Pytania? Gotowi? No gotowi, no. Idziemy, idziemy! Wy dwaj, zajmijcie się ładunkami pod głównym przedziałem. Szkopy się wycofują! Uwaga, nie wychylać się! Nie zamierzam się wychylać nawet. Przed nami, na twój strzał, Daniels. Grzejemy! Ja to rozbroję! Wycofują się! Oj! Ho, i poszło w pizdziec. Wstawać i ruszać się! Wciąż mamy robotę! No i giniesz od upadku. Ale jak zginął? Patrz, spadł do wody. Kto powiedział, że wpadłem na główkę? Wpadłem na główkę i na nic. Więc ja nie wiem tak naprawdę. Wstawać i ruszać się! Wciąż mamy roboty do wykonania! Słyszycie? No nie, 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 nie. Stukasy! Leci! Uwaga! Zabarykadę! Daj znać, gdzie są! Daj granata. Potrzebuję tego dymu, Ajelo! Leci! Ci leżą. Szwaby koło tych beczek! Jak zablokowany! Czekajcie, by apteczek potrzebuję. Daniel, chodź do środka! Chodź właśnie do środka, kurczę, jestem w środku, no. To jest snajper, czy nie obroni.
bo jej nie będzie chyba. No, pamiątki. Amunicja. Się jednak nie zostawił broń. Słodzi. Szwaby, szwaby, wy to za mądrzy, to nie jesteście. To już wszyscy! Żadnego karabinu nie mieli dobrego snajperskiego, nic. Musimy ten most zająć, kurde. Te samoloty za chwilę rozwalą most. No rozwalą. Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze. No i zniszczyć samolot, żeby zostawić ten most. Daniels, Howard, za mną, ruchy już. Rzucam granat dymny! Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze! Dobra, no przejąłem, mam stanowisko przeciwlotnicze. Broń się mostu! Obrót w lewo! Oberwał i spada! Nie odpuszcza! Prosto w cel! Na pierwszej! Się nawalam do nich jak porąbany. Radzisz sobie, Daniel! Oberwał i spada! Tego co raczej mi się Daniel wydaje, to nie mam raczej... Na górze! Raczej wyjścia, że nie mogę sobie po nim poradzić. Namierzyli cię, Daniel! Na 12! Masz go! Prój dalej! Na pierwszej! Oberwał i spada! Świetnie! To nasze samoloty! O Jezu, prawie rozwaliłaś ta maszyna, także super. Aha, to chyba nie tak miało wyglądać, po prostu miałem się tam dołączyć, a nie... Jecku Niemcy. Jesteś ranny? Umierać.
Musimy umierać, a nie stoicie w miejscu. Masz kurde, no nie odpuszczają do samego końca. Ho. Walnęło i to równo. No nie strzelam. To koniec. Tak ładnie. Tak to wygląda, tak jak powiedział Pearson. To koniec. Koniec. Oj, przepraszam bardzo. Chyba jestem panu winny przeprosiny. Jesteś mi winny sporo więcej. Zapraszam. Tworzymy historyków. Pierwsi zajęci. Czego się gapisz, Frycu? Mamy dane o obozach jenieckich w pobliżu. Davis kazał czekać na zgodę, zanim przystąpimy do wyzwalania. Ale sami wiecie, co robić z takimi rozkazami. Tak jest, sierżancie. No to wiadomo, o co chodzi, co i jak. Jestem dumny, że nasz pluton pierwszy przekroczył Ren. Konwój zmierza teraz w samo serce Rzeszy. Wojna już niemal wygrana. Nie dla mnie. Nie póki nie znalazłem Zussmana. Otóż to. No i mamy epilog jeszcze na sam koniec gierki. Ruszyliśmy z mostu na wschód. Przeszukiwać obozy. Myślałem, że wiem, czym jest okrucieństwo. Gówno wiedziałem. Ale jedno jest pewne. Nie sposób zapomnieć tego, co zobaczyłem. Według ocalonych resztę jeńców, w tym Zussmana, zabrano do mniejszego obozu 3 godziny marszu na wschód. Miałem tylko nadzieję, że Zuss jeszcze żyje. Oby tak było. A zaraz się przekonamy, czy żyje, czy nie żyje. O, pewnie taki była, nie tylko przypomina. Chodźcie. Coś czuję, że opuścili okolice. No chcieli, na pewno, no to jednak, no, nic przyjemnego wbrew pozorom. To byli nasi. Przygotuj aparat. Niech świat się o tym dowie. Byli. Traktowali ich tu gorzej niż zwierzęta. Wygląda na to, że byli bici, głodzeni, zmuszani do pracy ponad siłę. Tutaj.
Naziści wymordowali naszych z zimną krwią. Ogień piekielny nie byłby w stanie wymazać tych zbrodni. No nie byłby w stanie. Śmierć miała być pokazową karą. Zamordowali najsłabszych. Tych, którzy by ich spowalniali. Daniels, tutaj! Daniels, spójrz na to. Ślady biegną na pola. Właśnie tam musieli ich poprowadzić. No to idziemy za nimi. Nie robię sobie nadziei. Obiecałem Zussmanowi ratunek. Znajdziemy go, ale nie gwarantuję, że żywego. Sierżancie, idę na szpicy! Zussman! Szybko! Res, strzelaj! Wszystko w życiu zatacza krąg. Ta wojna, zdarzenia z przeszłości. Zupełnie jakby było mi pisane. Najwyższy czas wracać do domu, braciszku. Zginąłeś tam wśród śniegów. Wszystko przeze mnie. No właśnie, teraz... Cholera. Idę po ciebie, Zus. Nie umrzesz, bracie. Nie teraz. Nie dziś. Zussman! Zussman! Znowu majacze. Co oni ci? Myślałem, że zostawili nas. Że umrę tutaj całkowicie sam. Napij się. Już dobrze. Zawsze nade mną czuwałeś, Paul. Tak było pewnie i dziś. Tylko jedno trzyma człowieka na nogach w czasie tej długiej drogi. Bracia broni walczący u jego boku. Odpowiedzieliście na wezwanie. Z wężyn i z nizin przybyliście walczyć o pokój i wolność. Dziękuję wam. Cały świat dziękuję. Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie. Już na zawsze pozostaniecie braćmi. Bohaterami. To na tyle, chłopy. Zussman, chciałbym ci to dał. Tobie się bardziej przyda. Masz dzieciaka. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy. Będzie dobrze. Panowie? Queens! Wasz syn marnotrawny powraca! Poradzisz sobie, stary? Wpadnę do Zussmana. Sierżancie? Pan do domu? Armia to mój dom. A ty co, nie zostajesz? Już zatęskniłem za Teksasem. Trzymaj się, farmerze. Trzymam. Powiem synowi, jak walczyłem u boku Pearsona. Wielkiego wodza i pojeba. I to jeszcze jakiego? Otóż to. Jak będziesz w Chicago...
Kiedyś będę. Prędzej to ja pierwszy odwiedzę to twoje całe Longview. Wpadaj, kiedy chcesz. Wiesz co? Wtedy jak nas złapali, odebrali nam więcej niż wolność. Choć trzymali więźniów razem, to każdy był sam. Liczyło się tylko to, żeby przetrwać. Ale ty mogłeś wrócić jako bohater. Czemu zostałeś? Co to za bohater, który nie pomaga? Otóż to. Do końca. Do końca. Dwa tygodnie później, Longview, Texas. Tej nocy sen skończył się inaczej. Wróciliśmy do domu. Obaj. Ciągle słyszę tamte wilki, Paul. Czasem nawet je widzę, ale nauczyłeś mnie z nimi walczyć. To powinno być twoje. Pokazałeś mi, że bohater ryzykuje wszystko, żeby ocalić swojego brata. Jesteś moim bratem i bohaterem. Paul Thomas Daniels. No i to chyba będzie koniec historii. Tej jakże pięknej kampanii, zajebiście zrobionej i przez wielu lubianej. Także to jest koniec. Także ja wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną przez całą tą serię. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Widzimy się w kolejnych seriach. Patrzymy, czy to będzie Call of Duty, czy to będzie jakakolwiek inna gra. Bądź na streamach planuję wrócić, ale tego dowiecie się wkrótce. Także ja się z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za to, że ze mną byliście w tej serii. No i na razie. I do następnego. Hej.